Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat kolekty. Obrzędy wstępne liturgii mszy świętej kończą się właśnie kolektą. Po wspólnym śpiewie chwała na wysokości Bogu, kapłan najpierw wzywa lud do modlitwy przez słowa módlmy się. Później wszyscy wraz z głównym celebransem zachowujemy chwilę milczenia, po to, by uświadomić sobie, że stoimy w obliczu Boga, po to, by wyrazić w sercu nasze prośby, z którymi przychodzimy na Eucharystię. Po tej chwili milczenia główny celebrans wygłasza orację, którą zwykło się nazywać kolektą i która wyraża charakter celebracji. W starożytnej tradycji Kościoła kolekta zazwyczaj skierowana jest do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Wszyscy zgromadzeni przez wypowiedzenie słowa Amen, tą modlitwę uznajemy za naszą własną. We mszy świętej odmawia się tylko jedną kolektę. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania tego odcinka. Szczęść Boże i do zobaczenia.